Chcę mówić teraz o nieustalaniu własnych praw, co jest ściśle związane z tą podstawą. Teraz już wchodzimy sobie krok dalej. Ewangelia Marka 7,13 mówi tak. Unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej. Unieważniacie Słowo Boże przez waszą naukę. To znaczy, że Słowo Boże, prawda Boża, ona może być unieważniona, czyli uczyniona nieważną. Uczyniona nieważną oznacza, że ona jest bezużyteczna. Staje się bezużyteczna. Czyli można ją przyjąć, uznawszy, że jest prawdą i już rozpocząć pewną formę wdrażania, jednocześnie jednak posiadając przeciwne niej poglądy. Wygląda to w ten sposób, że człowiek ma bardzo ciężko rozstać się z poglądami, które do tej pory miał. I wielu ludzi robi coś takiego, że przyjmuje coś świeżego, jakąś prawdę i zaczyna czynić kroki w kierunku realizacji tej prawdy, jednocześnie bardzo opieszale, czy też w ogóle czasami, nie pozbywa się dotychczasowych poglądów. Spycha je sobie gdzieś. W pewnym sensie tworzy podwójną taką przestrzeń w swoim życiu. Na marginesie wam powiem, kim byli Samarytanie. Samarytanie to był naród, który został obsadzony przez, ja już nie pamiętam, którego chyba, przez jakiegoś króla Babilonii, chyba w tym czasie, co król babiloński stał się jakby tutaj zaatakował Izrael i wziął w niewolę Izrael na 70 lat, to on wtedy zaczął obsadzać obcymi narodami teren Izraela. Takie coś robi. W jakim celu on to robił? Jak to znamy z historii, robił tak Stalin, robił tak Hitler, no tak robili zawsze tacy ludzie, czyli jakby ten teren był obsadzany innymi narodami, żeby tam wytrzebić kulturę i stworzyć pewnego rodzaju miks. No i Samarytanie to byli ludzie, którzy tam się przeprowadzali na te tereny i oni uznawali częściowo Jahwę za Boga i oni mówili tak, Jahwę jest też Bogiem. No tam chodzili w tą kulturę, mieszali się z tym narodem żydowskim, który tam pozostał jeszcze z tą resztką. No i oni mówili, ok, przyjmujemy waszą religię, ale jednocześnie nie rezygnowali ze swojej religii. Czyli wyznawali kult Jahwę i wyznawali kult swoich bożków. Zresztą tak samo niedaleko szukać, tak było w Polsce, kiedy był tak zwany chrzest polski. Do końca to nie wiem, co to była za masakra, ale była taka sytuacja w tym kraju, że Polska stała się chrześcijaństwem. No i teraz co się stało? No widzimy, że Polaków wprowadza się tutaj do tej Polski, na te słowiańskie tereny, kult Boga, prawda? No ale jednocześnie przecież się nie wytrzebia tego, co było do tej pory. No i my dzisiaj w ogóle jesteśmy w ogóle narodem też mega okultystycznym, wiecie. To jest w ogóle przedziwne, jakie ten naród jest okultystyczny. W ogóle, bo Polska to jest taki dziwny miks, że to jest bardzo religijny naród. Religijni są wszyscy, tak? A jednocześnie mega okultystyczni. To dla przeciętnego Polaka to nie ma żadnego problemu, na przykład to, że on się modli do Boga, chodzi do kościoła, prawda? Ale że na przykład są zabobony w jego życiu, to jest normalne, że są zabobony. No nie przechodzi się pod słupem, kot czarny przebiega drogę, to trzeba zawrócić, pod trzynastką się tam za specjalnie nic nie robi, prawda, nie wiem, bo u mnie w domu to w ogóle było, wiecie, że się łuski od karpia wkładało do portfela, że pieniądze były, butów na stole nie można postawić, bo ktoś umrze, jak położyłeś chleb do góry, proszę ciebie, tą mąką to mogłeś dostać po głowie, tam w ogóle te szereg różnych historii. Jednocześnie dom pełen obrazów Marii Zawsze Dziewicy,
I cały ten kocioł włożony jakby w jedną taką bryłę i jest w porządku. Jesteśmy Polakami, katolikami, jest pięknie. Jest pięknie. Trochę jak w Samarii. Ja mówię, no tak w Samarii jest w ogóle w tym kraju. Nie? Więc mamy. I teraz tego rodzaju przestrzeń powstaje w każdym człowieku zasadniczo, który nie zajmie się wytrzebianiem własnych praw. Usuwamy naukę z nas, czyli prawdę, którą przyjmujemy, jednocześnie ją usuwamy przez to, że nie pozbywamy się przestrzeni myślowych, które do tej pory nami rządziły. To jest coś takiego, jak na przykład ktoś chce trzymać dietę i mówi tak, będę jadł zdrowe rzeczy, ale trochę tamtych, co też jadłem wcześniej. Ja mówię, no to trudna historia, trudna sprawa. Bo ja mam taki nawyk, bo ja lubię, wiesz, nie? To ja mówię, ale to, że ty lubisz, no to co to ma za znaczenie? Masz takie prawo, masz prawo lubienia i to twoje prawo usuwa prawo diety. Zobaczcie, dlatego te teksty, odrobina kwasu całe ciasto zakwasza, mucha psuje olejek aptekarza, to w ogóle te teksty, które gdzieś tam się przebijają przez te Pismo Święte, pokazują nam, że pozostawienie własnych poglądów w jakiejś dziedzinie ilości takiej lub innej działa destrukcyjnie na prawdę, którą przyjmujemy. Destrukcyjnie. W naszym organizmie są takie rzeczy, że na przykład on w jednej chwili nie jest w stanie strawić jakichś dwóch elementów. Podanie ich razem, ludzie oczywiście o tym nie wiedzą, jedzą je razem i one wpływają na człowieka źle. Ludzie mówią, czemu tam puchnę? Ja mówię, bo spożyłeś w ogóle jakieś dwa elementy różnie trawione w jednym czasie. Gdyby się spożył osobno, to byś nie puchł. Wystarczy 10 minut różnicy. Nie? No ale ty musisz razem zeżreć. Ale, bo masz takie, bo ty masz taki zwyczaj. Ja mam taki zwyczaj. Często starsi ludzie mówią, wiesz, no starych drzew się nie przesadza. Ja mówię, stare drzewa się wyrywa z korzeniami. Wyrywa się z korzeniami. Nie, to nie ma, że to tam wiele lat, czy to nie, 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 nie. No do spodu lecimy, do spodu, do spodu. Księga Jeremiasza zaczyna się od tego, że Bóg powołuje Jeremiasza i mu powołałem Ciebie przed założeniem świata na proroków narodów, na proroka narodów ustanowiłem Cię, abyś wyrywał i sadził, burzył i budował. Zawsze przyjęciu czegoś prawdziwego musi towarzyszyć usunięcie czegoś nieprawdziwego. Zawsze, w każdej dziedzinie, przed zmartwychwstaniem jest śmierć. Zawsze, pamiętajcie, to jest ta kolejność. Jezus najpierw umarł, potem stał zmartwychw. Jeżeli my wchodzimy w prawdę, to najpierw, tak, my musimy, znaczy inaczej, to my musimy zrozumieć, że metoda będzie taka, że przyjmuję prawdę i usuwam kłamstwo. Samo przyjmowanie prawdy, ono nie zda ci się na wiele, bo nieusunięcie kłamstwa będzie powodowało pewnego rodzaju sprzężenie wewnętrzne w tobie. Ludzie do mnie mówią tak. Na przykład głoszę komuś Ewangelię, ktoś mówi, ale ja nie odejdę z mojego kościoła. Ja mówię, bo ja jestem, mówi, katolikiem. Ja mówię, ale mnie nie obchodzi, kim ty jesteś. Ja w życiu bym tam nie był, czy jaką bym był nawrócony, czy nie nawrócony. Ja osobiście zawsze miałem antypatię jakąś taką, pamiętam, mi mama opowiadała, że w wieku 4 lat poszła na mszę. Miałem 4 lata, to się wtedy działo. Mówi, nic z gruszki, nic z pietruszki, wybiegłeś i ściągnąłeś księdzu mikrofon, mówi z tego. Z ołtarza za ten przewód. Zawsze miałem jakieś antyreligijne, w ogóle takie skłonności w ogóle od urodzenia. Gdzieś tam we mnie to tkwiło. Pamiętam, miałem chyba 14 lat, miałem magnetofon Emilia wtedy, taki. Byłem poważnie zafiksowany w ogóle na piosenkach różnych.
I poszedłem na mszę do kościoła. Takie rzeczy mi przychodziło do głowy. Wtedy Europe taka była. Grał tam te finałowe obliczanie. To było w latach 80. Pamiętam, taki, wlazłem na ambonę. Ksiądz głosił, wlazłem na ambonę. I słuchajcie, przez ten przewód piątkę taką, a wcześniej to sobie zbadałem wszystko, to pod jeden zmasaż przecież poszło. Włączyłem to Emilię pod te kolumny, słuchajcie. I on w ogóle stanął i mówi, pan z wami, a ja mówię, Juro opuściłem. Na cały kościół o 11 w niedzielę u nas w Lasiańsku. Tam był taki, gdy mówili mnie wszyscy. Ja to tutaj Emilię zawinąłem, kiedy gonił mnie kościelny, gonił mnie człowiek, goniła mnie siostra. Zawsze coś takiego we mnie było. Ja się śmiałem, mówię, dlatego ktoś mówi, a to ja zostanę w kościele. Ja mówię, ale to jest twoja osobista tragedia. Tak samo jak ktoś na przykład mówi komuś, ktoś jest w jakimś tam protestanckim grajdole i siedzi tam i mówi, wiesz, ale ja tutaj zostaję. Ja mówię, ale ty, zrozumiesz bardzo poważną rzecz zrozumieć. Że przyjęciu nowego zawsze towarzyszy odrzucenie starego. To jest jednorodna formuła. Nie można służyć Bogu i mamonie, Jezus mówi. To nie można tych dwóch rzeczy połączyć ze sobą. Nie połączymy. Że trochę, ja przyjmuję jakąś prawdę, ale jednak pozostawiam jakieś swoje przekonania. Księga Izajasza 51:4 pokazuje nam taką rzecz. Zwróć na mnie uwagę, mój ludu, i słuchaj mnie, mój narodzie, bo ode mnie wyjdzie nauka, a moje prawo stanie się światłem ludów. Zwróć uwagę. Pierwsza rzecz, kiedy my w ogóle przyjmujemy prawdę, to my zwracamy na nią uwagę. Czyli to, co powiedziałem na poprzedniej sesji, koncentrujemy się na niej. Szukamy, czytamy, badamy. Skupienie jest tutaj bardzo ważne. No, co towarzyszy skupieniu? Odcięcie się od innych źródeł. Dam Ci prosty przykład. Lubisz coś. Nie wiem, co tam lubisz. Każdy coś innego lubi oglądać w telewizji. No jedni oglądają coś w telewizji i są zafiksowani na czymś. Nie wiem, ktoś na przykład ogląda Ojca Mateusza. Na przykład takie ma zboczenie. Albo M jak Miłość. Też są tacy troglodyci. Różnie ludzie oglądają takie rzeczy. Nie? Oglądają to w telewizji. On musi to obejrzeć. I on ogląda M jak Miłość na przykład. Jednocześnie on prawdy szuka. Ale ogląda M jak Miłość cały czas. I bada prawdę. Tutaj szuka przekonań Jezusa, koncepcji Jezusa, ale ogląda M jak Miłość. Co to jest? To jest inne źródło wpływu. On mówi, ja to robię dla rozrywki. Ja mówię, dla rozrywki to się pije podwójny błonnik rano. Wtedy się to szybko wyczyści. Wiesz, taką rozrywkę przez cały dzień, że człowiek umyka. Walnij sobie podwójny błonnik rano. A rozrywka? Człowieku, 6 razy na świecę, na sedesie będziesz. Człowieku, piękny dzień oczyszczenia. Dzień oczyszczenia. Ja muszę zrezygnować z oglądania M jak Miłość, nie dlatego, że mi nie wolno, bo wszystko mi wolno. Ale jeżeli ja będę badał prawdę i przyjmował ją i jednocześnie oglądał, tak, tego typu rzeczy, tak? 2486 odcinek, proszę Ciebie, Klanu, tak? No to sorry, to w ogóle leżaki są, bo nie da rady. Bo my tym samym organem przyjmujemy dwie różne rzeczy. Ludzie siedzą na przykład w czymś, nie wiem, mecze oglądają. Ja mówię, człowieku, nie możesz uwalniać tej w tą samą formą, jakby nie możesz przyjmować pewnej formy ekscytacji czegoś. Nie dasz rady tego zrobić. To co mam zrobić? Ja mówię, w czasie jak będzie mecz, idź szukać prawdy. Tak sobie połącz to. To super rzecz. Oglądałeś mecz, 90 minut miałeś na mecz, to piękny czas na to, żeby szukać prawdy. Piękny czas. 90 minut plus przerwa. Prawda? Możesz iść szukać sobie prawdy. Odetnij się. Ja będę, jak będę was uczył na temat modlitwy, tam jest tam bardzo ważne, zamknij się w komorze swojej. Nie? Odetnij się. My musimy się wyzbywać pewnych rzeczy, jednocześnie nabywając
rzeczy Bożych. To musi iść w pewnym sensie z automatu. Oczywiście od tego, od czego musi być uwolnienie, to ma być uwolnienie. Nie od wszystkiego trzeba być uwolnionym, nie za wszystkim stoją demony. Rozumiesz, no nie możemy zrobić histerii z tego. Wiele rzeczy, które w ogóle mamy, to tak możemy zostawić. To nam się nie chce. To jest fajne. Tak? Jeszcze raz przytaczam temat jeden. No nie mogę jeść zdrowo i jednocześnie wsuwać rzeczy, które są nie... Trener, który jest u nas na siłowni, on jest fajną postacią. Mówi na przykład tak, mówi... Pomogę Ci wyjść z jakiejś tam na przykład otyłości, tylko słuchaj, co będę mówił do Ciebie i jest to, co Ci będę mówił, tak? No i kiedyś słyszę w ogóle jego rozmowę z taką dziewczyną. Coś żarła! On taki w ogóle, wie, no naprawdę jest świetny trener. Coś żarła? Parówki? No parówki? Jak parówki? Jak parówa będziesz wyglądała, to co żresz, to będziesz tak wyglądała. Tak rozmawiam, rozumiesz, o co chodzi, nie? Bo daje ustalenia na pewno, w ogóle ona daje mu do tego prawo. To nie jest tak, że on tam na nie... Tylko on mówi, chcesz? Chcę. No co jesz, tak wyglądasz. To rozumiesz, to jest to. Co jemy, tak wyglądamy. No nie ma, że ja przyjmuję coś do swojego wnętrza i że to nie zostawia we mnie śladu. Gwarantuję Ci. Powiem Ci więcej, nie ma, że pewnych, w ogóle pewne rzeczy, na przykład w pewnych sprawach rozmawiasz, że to nie zostawia śladu. Zostawia. Więc przyjmowaniu prawdy musi towarzyszyć wyzbywanie się rzeczy, od których uwolnieni być nie musimy, prawda? Ale przez akt decyzji odrzucamy je, aby robić miejsce na prawdę. Odrzucamy własne prawidła, własne przekonania. Nie mówimy, jak nas uczą w religijnych miejscach, że Pan Cię uwolni. Ludzie w ogóle oszaleni na tym punkcie. Siedzą i mówią, Pan, czego masz, Pan mnie uwolni? Ja mówię, ale jak to? Co to znaczy w ogóle, Pan mnie uwolni? Mówię, zniewolony jesteś tym? No nie, ale to tak, chcę tak poczuć, że tego nie chcę. No cholerny, jesteś w ogóle wygodny człowiek. Jak poczuć tak, że tego nie chcę? No bo tamten mi składał świadectwo, że wypełni go Duch Święty, mu się przestało chcieć palić. Ja mówię, ja też miałem takie przestrzenie w życiu, że Duch Święty jakby wypełnił jakąś sferę i natychmiast mi się przestało czegoś chcieć. Ale miałem też inne sfery w życiu. Ten sam Duch Święty, który mnie wypełnił i tamta sfera została natychmiast wyzwolona, ta sfera nie została wyzwolona. I teraz co ja zrobię? Ja po prostu krok po kroku tą sferę zdominuję. No, no ludzie ze świata potrafią zdominować takie sfery. Ludzie ze świata rzucają palenie, a chrześcijanie czekają, aż ich Bóg uwolni. To jest mistrzostwo świata. Ja nie wiem, co to w ogóle za historia. Ludzie ze świata się zmieniają aktami woli cielesnymi, tak? Stają się lepsi, a chrześcijanie czekają, aż ich Bóg przekona do czegoś. Ja nie jestem taki przekonany do tego. Ja mówię, wiesz co, Bóg przekonuje tylko ludzi ze świata. Ja nie mam ani jednego zapisu w Piśmie Świętym, żeby Bóg jakiegoś chrześcijanina do czegoś przekonał. Jest napisane, i przyjdzie Duch Święty i przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Bóg nie przekonuje Kościoła o grzechu. Jesteś narodzony z Bożego Ducha, to Bóg Ci nigdy nie przyjdzie i grzechów nie przypomni. Ty. No i to czekasz, aż Ci Duch Święty grzechu będzie przekonany o grzechu. Ty jesteś poważny, to jesteś świat. Czy masz Ducha Świętego? Ludzie, nie ma takiego chrześcijanina, który nie wierzy, że nie grzeszy, że grzeszy. Nie wiem, że to jest grzech. Ja mówię, weź, przestań, nie oszukuj mnie. Masz Ducha Świętego? Ma. No to wiesz, że grzeszysz. Przecież masz wewnętrzny konflikt, prawda? No mam, ale ja myślałem, że to będzie inaczej. Ja wiesz, że co myślę, że Pan z nieba dostaniesz? Wewnętrzny konflikt masz! Spójrzcie w siebie! Popełniałeś jakiś grzech i miałeś wewnętrzny konflikt. To nie było nic takiego, że Cię szarpało coś od środka, albo że w ogóle Duch Święty Cię za gardło trzymał. Nie. Ale czułeś sprzężenie. Czułeś, że to niedobrze, że nie w porządku, że to nie okej. Nie miałeś jeszcze odpowiedzi dlaczego, ale czułeś konflikt. W ogóle wiecie, że wewnętrzny konflikt jest jedynym dowodem na nowe narodzenie. Nie ma innego. Wszystko resztę się podrobi. Ludzie mówią nawet w innych językach, nie z ducha, tylko z duszy. Się ich uczy mówić.
mówi się powtarzam. Bele, bele, bele. Ja też czasami słucham, jak mówię się modną w innych językach, mówię, co on zrobił się z głową, człowiek? Stoi taki, machaj, machaj, machaj. No i w ogóle robisz, mówię, człowieku. Ile dawno ty nazywasz ochrzczonym w Duchu Świętym? 20 lat temu. I ty mówisz, ja macha od 20 lat, mówię. Ja macha 20 lat, powtarzasz? Przez 20 lat nie rozwinąłeś daru mówienia i językami, ty mówisz Yamaha. Jak ja bym spotkał człowieka, który ma 20 lat i on mówił gu 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 gu, ja bym uznał, że on ma defekt kory mózgowej. Przecież mówię z siebie się anioł. Przecież ja nieraz mówię to w ogóle na nas, to aniołowie patrzą w niebie, zakrywają twarze i mówią, Panie Jezu, jest plan B. Co oni robią? Mówię, Panie. A może można inaczej, w ogóle? Nie, Archaniele Gabrielu, nie można, w ogóle temat zamknięty. Pani, to oni mają zanieść Twoją Ewangelię na całą niebie, oni. Gu, gu, gu. Rozumiem, to szok. Rezygnacja z własnych praw. Wyjście z praw, które były dla nas ważne do tej pory. Wyjść często z rzeczy, które nas stymulowały, które tworzyły nas. Byliśmy do nich przyzwyczajeni. Stanowiły jakby pewnego rodzaju filary naszego życia. Kiedy przychodzi nowe, stare musi zostać skreślone. Nie ma miejsca dla dwóch bytów. Nie ma. Trochę w tym, trochę w tamtym. Tak nie ma, bo nie ma rozwoju. Nie ma nieba, tylko rozwoju nie ma. I potem jest kupa głąbów w królestwie. I ludzie się z nas śmieją. I świat się z nas wyśmiewa. I mówię, o kociarze, o tamcie, o. Idioci. A tu i chrześcijanin stoi i się patrzy. Jezu, to jest moim panem, Jezu. Takie jest zachowanie wielu ludzi. Chronią się za to. Zwróć uwagę, czyli koncentruję swoją uwagę, tak? Na prawdzie. Resztę zaczynam wycinać. Pomódl się do Boga dziś. Powiedz, Panie Boże, ja decyduję się wycinać wszystko, co jest moim prawem. Wycinam wszystkie moje prawa. Pomóż mi Duchu Święty w tym. Do spodu chcę to wyciąć. Rozwalić każdy związek na poziomie duszy i ciała, który stoi w opozycji do Twojej prawdy. Przyjdź Duchu Święty i zrób rewolucję. Rewolucję. Po drugie, Izajasz tutaj mówi, słuchaj mnie. Czyli co ja robię? Nastawiam się na słuchanie. Nasze modlitwy muszą być przebudowane, tak? Na słuchanie. Słucham Cię, Panie. Słuchać. Ale otwieram się na to. Ja będę uczył Was o tym, jak się słyszy Boga. Zobaczycie, że słyszycie Boga. Zobaczycie, że niejednokrotnie słyszeliście Boga bardzo wyraźnie, a mówiliście, powiesz diable. Tak, to normalne. Potem pokutujesz. Mówię, przepraszam, Panie, że Cię przepędzałem. No ludzie w ogóle nie myślą, jak poznajesz serce Boga, to się wielokrotnie mnóstwo chrześcijan Boga bierze za diabła. Bo on jest tak niekonwencjonalny. On jest tak przedziwny. Rozumiecie? On jest święty. Pierwszy wykład słowa święty znaczy inny. W ogóle inny. Ktoś pyta, inny niż to. Ja mówię, inny niż wszystko. Inny. Święty to jest inny. On przychodzi do nas z taką innością, że to jest dla nas takie w ogóle, rozumiesz? Boże, to, ojejku, co to w ogóle za historia tutaj jest, nie? Przecież to w ogóle łamie wszystkie schematy. A więc słuchaj mnie, bo mówi, nastaw się na to słuchanie. Nie bój się, że mnie nie usłyszysz. Bardziej mi zależy, żebyś mnie słyszał, niż tobie, żebyś mnie słyszał. I Bogu tak zależy, żeby go słyszeć. Ludzie, rozumiecie? On jakby chce, słuchaj mnie po prostu. Słuchaj mnie, bo
ode mnie wyjdzie nauka. On ci daje obietnicę, mówi, ode mnie wyjdzie nauka. No nie bój się, że nie wyjdzie. No. Jak ty zwrócisz na to na uwagę na moją prawdę, skupisz się na tej prawdzie, zaczniesz szukać i drążyć w celu, tak? Bycia z nią głęboko. Zaczniesz badać mnie jako Jezusa i zdecydujesz się mnie słuchać, tak? To wyjdzie ode mnie nauka, mój Pan. Ja ci to obiecuję. Tam nic mnie nie zatrzyma, żaden demon, diabeł, to co w ogóle rozumiesz? Co ty? To nie tak. I co dalej? A moje prawo stanie się światłem ludu. Czyli ta nauka, którą ty przyjmiesz, oświeci ciebie, tak? I będziesz widział, i będziesz słyszał, i drogę będziesz rozpoznawał, i będziesz sukcesem nosił. Ozeasz 6,5 pokazuje nam dalszy element. Księga Ozeasza 6,5 mówi do nas tak. Dlatego oczekiwałem ich przez proroków, zabijałem ich słowem moich ust i moje prawo wzeszło jak światłość. Dwa elementy, oczekiwanie przez proroków i zabijanie słowem jego ust. Co to oznacza? To znaczy, że w procesie przyjmowania prawdy i odrzucania tego, co jest naszym prawem, bierze udział cały system proroczy. Co to jest system proroczy? W tym wypadku, tak, jest to wpływ duchowych ludzi. Tutaj nie mówimy o niczym innym na tym odcinku. Ociosywanie przez proroków. Miej swoich mentorów duchowych. Proste. Zdecyduj o tym najpierw. Ja myślę, że zrobię to jutro. Dam wam podstawową literaturę przede wszystkim. Podstawową literaturę. I będę was prosił, jutro jeszcze to przypomnę, żebyście na tej literaturze się skupili. Nie na innej. Resztę zostawcie. Najciekawsze książki. Najciekawsze publikacje. Zostawcie. Bo to jest jak odkręcanie drugiego kranu. Rozumiem. No nie potrzeba ci w ogóle tego. Jeśli takie rzeczy to pokażę, jak się na nich skupisz, przestudiujesz te rzeczy, to one ciebie podniosą potężnie. Bo to są ludzie, którzy odnieśli prawdziwy sukces, nie fikcyjny. Ja przeczytałem masę książek, słuchajcie, w swoim życiu chrześcijańskich, bo o tym mówię. Jak w ogóle, ja dzisiaj tu się... Ja mówię, jakie ja rzeczy czytałem? Co ci ludzie w ogóle sobą prezentowali? Kościół, w ogóle, życie Kościoła opisywali ludzie, którzy w ogóle nigdy nie byli żadnymi liderami. A on pisał książki o życiu Kościoła, wiesz. A jak idiota ją czytałem. A on teoretyk. To jest tak jakby ktoś, kto nie ma żony i dzieci, proszę ciebie, uczył cię, proszę ciebie, jak żyć w małżeństwie. Jak księża robią te nauki przed małżeństwem. Co on wie o nauce przed małżeństwem? On wie, jak zbałamucić tą kucharkę tam u siebie. No to dobrze wie. Ja mam kolegę, takiego księdza, który jest proboszczem, nawrócony człowiek. 40 par lat jest już księdzem, nie w Polsce, nie? Z Polakiem, ale nie z Polsce, musiał stąd wyjechać. Powiedział, to w ogóle bardzo taki, go bardzo lubię, nie? On mówi, ja jestem w kompromisie, ja to wiem. Nie? Mówi, ale Artur, nie umiem inaczej żyć. No nie umiem, no mówię, co ci powiem. No. Jestem 40 lat księdzem, ja nie wiem jak żyć. Jest doktorem filozofii, jest doktorem teologii, w ogóle wspaniały człowiek. Takie, powiem wam szczerze, takie rzeczy, które on mi powiedział, to ja w ogóle byłem w szoku, nie? Jak on, no, bardzo fajny człowiek, nie? Mówi, kocham kobietę, mówi, 20 lat na mnie czeka. Liczy na to, że przestanę być. A mówi, naprawdę, nie śpię z nią, bo jestem dobrym księdzem. Mówi. Codziennie, mówi, zakładam te kobrze i mówi, co ty robisz? Mówi, wiesz, sam do siebie. No, takie, trudne życie jakieś tam. Może znaczy nie wiem, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, to nie dla mnie nie jest ważne. Dla mnie natomiast jest ważne to, co on mi opowiadał o tworzeniu systemu katolickiego. Nie? No to on mi opowiadał. Jak mi opowiadał, mówi Artur, to nie jest Kościół, to jest państwo.
Nie walcz z tym, bo mówi nie wygra. Tak jakby ze Szwecją walczył. Się nie walczy. To się nie walczy. Po prostu to ma swój system, bo w ogóle nie. O, w ogóle to nie, to jest normalne. To jest normalne, w ogóle to się, wiesz, nie ma co. Nie? Ale tutaj ty musisz odnaleźć sobie swoich duchowych mentorów, utworzyć pewną linię nauki, pewną linię, opartą na realnym sukcesie duchowym ludzi. Na spuściźnie, którą zostawili. Nie na ludziach, którzy napisali jakąś książkę, którą ciebie on tyle wie, co z miski zje. Ja tylko się pomodliłem do Boga, mówię, Panie Boże, tak Cię proszę w imieniu Jezusa, żeby pewnych braci i siostry dopiero w niebie spotkał. Dziękuję Ci za to, z niektórymi świętymi nie chcę na ziemi spotkać tutaj. Mówię, wie, będę trwał w wierze o to. Nie wiem, nie będziemy mieli problemów. Tutaj mówię, przyjdą, zasypią mnie głupoto. To po co mnie to potrzebne? Nie chcę. Nie wiem tak. A więc uciosywanie przez wrogów i zabijanie słowem jego ust, co to znaczy? Prawda, która do ciebie będzie przychodziła, ona będzie bolesna. Ona będzie wyzwalająca, ale bolesna. Rozumiecie? Wyzwalająca, ale bolesna. Po prostu. Ja wstaję rano i zaczynam mój dzień, jeżeli chodzi o moje wyżywienie, od rzeczy, które smakują jak tynk ze ścian. Takie rano piję koktajl w tynku na skalę. To jest 98% białko, które nie ma smaku i nie ma w nim nic, tak, poza jego wartością. Nauczyłem się go pić. Przyzwyczaiłem się do niego. Wiecie dlaczego? Bo to ono buduje moje mięśnie. To ono. A nie kanapka z masłem. A ona jest pyszna. Kocham pszenne bułki z masłem. Lubię to. Ale fajnie, bo sobie jak zjem taką bułkę, rozumiecie? To tak jakbym w ogóle, nie wiem, poszedł do najdroższego hotelu dzisiaj. Nie? Tak mam radość. Ale biorę to, co jest dla mnie skuteczne. Prawda, ona nie musi sprawiać ci przyjemności. Prawda ma wpływać na twoje życie budująco. Zobaczcie, jak się buduje dom, to nikt Cię nie zachwyca. Na przykład nikt nie zaprasza znajomych, mówi, zobacz, jaki piękny dół wykopaliśmy. Cudowny. Teraz będą lali fundamenty. Chodź, poprzyglądamy się, poekscytujemy się, jak będą kręcić druty zbrojeniowe. Nie! Ludzie się zaprasza do domu, jak się dom skończy. Jak jest wykończony, jak jest sztukateria, jak są okienka powstają, jak jest dom, jaki cudowny dom. Ale ten dom powstał od fundamentu. Fundamenty nie są ciekawe. Są brzydkie. Jest wilgoć, brud, tak? Nikt się nie przytula do drutów zbrojeniowych. Nikt nie głaszcze tego. Tak? Ale potem masz jakie cudowne okna masz. Jakie masz piękne ściany, tak? A to na czymś stoi. Na czymś to stoi. Bez tego fundamentu to jest zero. Ilekroć jestem w Izraelu, odwiedzam takie miejsce, w ogóle kocham miejsca w ogóle przebywania Jezusa, dlatego że one mnie zawsze zaskakują. Okazuje się, że one są tak różne od tego, co w ogóle opisuje nam gdzieś jakby religia. Wiecie, on głosił na swoim podwórku, tam w ogóle, wiecie, tam do wioski był, on chodził sobie od wioseczki do wioseczki, tak. Na przykład, i on wszędzie pokazywał przykłady. I tam na przykład, kiedy on głosi na temat tego, że się buduje dom na skalę, to on stoi na podwórku Piotra. Tam, gdzie jego ojciec, stary rybak, wybudował na skalę, na takim odłamku skalnym, nad Jeziorem Galilejskim, dom. Jest plaża, to jest niesamowite. I z tej plaży wystaje taki kawał skały, tej wysokości mniej więcej. I tam został postawiony dom Piotra. I on teraz stoi, wiesz, rozumiesz, ja im pokazuję, na tej plaży tam mówi. Mądry człowiek na skalę buduje swój dom.
Bo kiedy woda wzbierze, a to jezioro tam wzbierało, to wszystko się tu zaleje, ale jego dom się ostoi. Dom Piotra się zawsze ostał. Rozumiem, pokazywał im to. Na skalę mój fundament jest ważny. Grunt. Grunt. Nie, ona jest brzydka, ta skała. Ja to skałę zobaczę, skała. No to za przyjemność. Skała. Ale ten dom na tym powstał i to ta skała go ratowała. Ta brzydka skała, ta brzydka prawda będzie tworzyła w twoim życiu filar do końca twoich dni. I zbudujesz sobie na tym najpiękniejszy pałac życia. Osiągniesz największy sukces. Rozumiesz? Nigdy ci się nie zawali twój pałac piękny. Jeśli zbudujesz go na brzydkiej prawdzie, nieatrakcyjnej, dlatego jest napisane zabijanie słowem jego ust. Rozumiesz? No, przychodziło słowo i to słowo, ono było trudne. Ono nieludzkie było. Nieludzkie. Jak ja czytam pismo i patrzę, co tam się wyrabiało, co oni robili. Ezdrasz, Nehemiasz. Jak reformatorzy, oni wjeżdżali w ogóle odbudowywać, tak? Już nie pamiętam, który chyba Ezdrasz, tak? Rozwiódł Izrael. Zbiorowy rozwód zrobił. Zebrał ich wszystkich, tą resztkę, która tam była i my tak. Kto ma obcoplemienną żonę? No i popodnosili ręce, ja. Proszę dzisiaj odprawić żony obcoplemienne i dzieci, które z nich są. Wiecie, co tam było? Tam był dramat. To się tak pięknie czyta. O! Dramat. Setki rozwodów, które ustanowił prorok. Lament. Wyobraź to sobie dziś. Lament. Normalne małżeństwo. Ona Egipcjanka, on Żyd. I przychodzi głos Pana. Mówi, odprawcie. Prawcie. Ty, szok. I oni im pakują w ogóle ich manatki, płaczą dzieci, dzieci się trzymają w ogóle ubrań ojców. Ojcowie odrzucają ich ręce, mówią, idźcie stąd, bo nie jesteście Izraelem. No i co? Gdzie tu ładna Bozia? Pokazywana w ogóle. Ktoś powiedział, ja nie chcę w takiego Boga wierzyć. To mówi, to nie wiesz, no to jest twoja sprawa. Co ty wierzysz? Twoja rzecz. Ja nie wiem, jak ty wierzysz. Ja wierzę w Boga, który jest. A ty może wierzysz w Boga, którego nie ma. Może wierzysz w iluzję. Wyimaginowany obraz Boga. Coś tam wierzysz. Ja nie mówię, że nie, tylko stworzyłeś sobie obraz. Obraz. No to nie jest Bóg. To nie Bóg, to obraz jakiś. Okej? Okay? I teraz, kiedy przychodzi prawda, to ta prawda może być bolesna i nie bój się tego. Klęknij przed nim, powiedz, ojcze, gotowe jest moje serce. Gotowe jest moje serce. Bo ja wiem, Boże mój, że Ty masz dla mnie więcej. Co to są za teksty w tym piśmie? Kto by opuścił ojca i matkę swoją? Kto by opuścił żonę i dom swój? No to takie teksty, w Ewangeliach już czytam. Tak? O ileż więcej otrzyma ojców, matek, żon. Co mi tu piszą? W czasie obecnym, a życia wiecznego w przyszłości. To w ogóle szok. Ale człowiek jest ugruntowany na jakichś prawidłach. Zobaczcie, szkoda nam biednych. Widzimy biednego. O, szkoda nam biednego. Ale w ogóle szkoda. No, rozumiesz, bo nie.
Do nas na ulicach, jak się głosi na ulicach, przychodzą ludzie, bo myślą często, że my jesteśmy kościół uliczny. Są w miastach kościoły uliczne, które zajmują się karmieniem ludzi, dają im zupy i bułkę. I oni przychodzą do nas i mówią tak, macie zupę dla nas? Mówię, my nie mamy zupy, nie rozdajemy zupy. A co macie? Ja mówię, no prawdę Bożą mamy dla was. No. A zupa? No człowieku. Ja mówię, bo oni dają zupę. Ja mówię, to idź do nich, no. Ja cię nauczę i tak żyć, żebyś sobie sam gotował zupę. Nauczę cię posiadać produkty. Pokażę ci, w jaki sposób masz je zdobyć. Pokażę ci, w jaki sposób zdobyć kuchnię, na której ugotujesz. Mieszkanie, w którym ta kuchnia będzie stała. Nie wiem, czy jesteś zainteresowany tego typu rzeczy. Nie, ja chcę samą zupę. No, zupę. Chcę, żebyś był na to otwarty. Pierwsza Królewska, 6, 12, 13. Dalej nam to poszerza. Pierwsza Królewska, 6, 12, 13. Co się tyczy świątyni, którą budujesz, to jeśli będziesz postępował według moich przykazań i moje prawa, będziesz wypełniał i przestrzegał przed wszystkich moich nakazów, postępując według nich, i ja dotrzymam mojego słowa dotyczącego ciebie, jak wypowiedziałem do Dawida, twego ojca, i zamieszkam wśród synów izraelskich i nie opuszczę mojego ludu izraelskiego. Będziesz postępował według moich przykazań. Tu nie chodzi o 10 przykazań, o tym będziemy mówili, nas nie obowiązuje żadne prawo z Synaju. Tu chodzi o postępowanie według prawideł Boga. To są zasady Boże. Bóg zostawił nam zasady, według których mamy postępować. Moje prawa, czyli moje zasady, będziesz wypełniać. Czyli cały czas widzimy tą praktykę, czyli on nas pociąga do praktyki. My to nie wystarczy o tym wiedzieć. To za mało wiedzieć. Wiedzę, ta wiedza, ona nie przyniesie ci sukcesu. Dalej, będziesz przestrzegał wszystkich moich nakazów. To znaczy, że ty nie powybierasz sobie rodzynek z tortu. Nie weźmiesz sobie pewnych praw Bożych, nie będziesz o to, będę tutaj tych trzymał, a ty się nie będę trzymał. Tak? To tak nie ma. Ja na przykład jak uczę na temat pieniędzy, będziemy mieli jedną sesję na temat pieniędzy, ja pokazuję na przykład, w jaki sposób mam mieć pieniądze. Nie można nie mieć pieniędzy. Są proste metody posiadania pieniędzy w ogóle w tym. Zarabiają te pieniądze. No ale w ogóle ludziom się nie chce tak. Oni chcą inaczej. Mają swoje. Bo ja mówię, robię to, 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 ja mówię, ale jest jeszcze wiele innych czynników. Tak? Wiele czynników. I teraz zrealizuj te czynniki, a musisz mieć pieniądze. Bo nie ma opcji. I dalej będziesz postępował według moich przykazań. Praw i nakazów. Czyli będziesz to robił, to będzie w systemie ciągłym, a ja dotrzymam słowa. Czyli teraz jak działa Boże Słowo? Boże Słowo działa wprost proporcjonalnie do naszego chodzenia w zasadach Bożych. Nie dlatego, że On jakoś się z nami spiera, tylko dlatego, że pociąg nie może jeździć poza szynami. No. Mówi to nie to, że ja jestem złośliwy, mówi Bóg, no, tylko ja nie mogę inaczej. Bo to są zasady. To, że jesteśmy odrodzeni z Bożego Ducha, nie oznacza, że nas przestało obowiązywać przyciąganie. Przez wiarę nie skoczysz na głowę z okna. Bo jestem w Chrystusie. To wylądujesz na ujomu. Jak będzie potrzeba, tak? Ostatnio z Sarą sobie stoimy gdzieś tam, gdzieś byliśmy, nie wiem, tam na drugim piętrze czy coś. Sara mówi, tato, moglibyśmy wyskoczyć z okna? Ja mówię, jak by była potrzeba, byśmy stąd wyskoczyli. Mówię, gdyby się tutaj paliło, przez wiarę wyskoczymy z okna i tam nie będzie. Ale teraz zejdziemy schodami. To jest prosta konstrukcja cepa. Ja jestem wierzącym człowiekiem. Ja to wierzę sobie, nie ma problemu. Ja miałem wypadek samochodowy, toczyliśmy się 11 metrów z samochodem. I ja ustanawiałem konkretną rzecz. Ja powiem, diable, nie masz władzy nad Bożym Kościołem. To był krzyk, który się wydobywał z moich ust jedyny, tak? Ja nie miałem na sobie jednego zadraśnięcia.
Tylko pięć palców anioła miałem odciśniętych na ręce. Ja potem zobaczyłem to w lustrze, mówię, ale jazda. Na barku, tak jakby ktoś rękę podjął, ja byłem spawany w ogóle w siedzenie. Dach nade mną nie był nawet wygięty. Pamiętam, wstawiennik od z tyłu siedział, ten był też dobry w ogóle. Nie zapiął pasów, taką on miał sztuczną szczękę. Wypadła mu ta szczęka, wylazł z tego samochodu, popatrzył na szczękę, włożył, mówi, pastorze, będzie lepszy. W ogóle... Patrzę, co on robi, a kierowca wisi głową do dołu. Ja lecę tego kierowcę w ogóle wypinać, bo tu paliwo cieknie z tego samochodu, no nie? Kierowca w szoku, tak? A ten poszedł na ten zakręt i stoi nad zakrętem i prorokuje do zakrętu. Wstawiennik, wiesz, mówi, w imieniu Jezusa, już nigdy z ciebie nie wypadnie żaden samochód. Przeklinam cię duchem śmierci, który mieszkamy w Stanu, nie? Ty, tam był zakład mechaniczny, który żył z tego, że tiry wypadają z drogi, no nie? Zbankrutowali. Ja się po roku dowiedziałem. Zamknęli ten warsztat, ten zakręt. Przestały samochody wypadać stamtąd. No. Pod Adamowem tam w ogóle koło Grodziska Wadowieckiego. A więc on mówi, ja dotrzymam słowa, kiedy ty chodzisz w moich zasadach. To nie dlatego, że ja jestem gdzieś tym Bogiem takim, który tak się uparł na to, tylko tak nie można inaczej. No. Dałem ci płuca do oddychania. No. Tak? No nie możesz mówić, że jesteś w Chrystusie Jezusie, będziesz okrężnicą oddychał, teraz masz taki kaprys. Masz płuca do oddychania. Płuca, płuca! Ci dałem do oddychania. Płucami oddycha, normalnie. To się nie, to w Chrystusie Jezusie to nie o to chodzi. Istnieje zasada oddychania, tak? Bóg porusza się w zasadach. Bóg jest bardziej podobny do matematyka, fizyka. Bardziej niż do malarza i muzyka. Też jest jak malarz, jak muzyk, sztukmistrz, ale to bardziej technik, inżynier. Rozumiecie? Tak on to skonstruował. I zamieszkam z tobą. Co to znaczy? Czyli ja będę ustawicznie w kontakcie z tobą. Nie dlatego, że w innym wypadku nie chcę, tylko kiedy ty nie chodzisz w moich zasadach, to ty nie możesz mieć ze mną kontaktu. Nie umiesz, nie potrafisz. A nie bo ja nie chcę, ja chcę. Tylko wejdź w zasady. I nie opuszczę cię, mówi. To nie ma opcji, że cię opuszczę. No będąc w moich zasadach, cię nie opuszczę. Czyli nie ma, że nie będziesz miał sukcesu. Ludzie, którzy załapali te rzeczy, oni tylko przychodzą i mówią, ty, to normalnie działa. Ja mówię, bo nie może nie działać. Bo to jest Bóg. To jest Bóg. Jak on powiedział, tak się rzeczy mają, to tam jest kropka. Nie ma, że o, przyszedł diabeł i coś popsuł. Diabeł to może popsuć coś, co chrześcijanin już psuje. A chrześcijanin zajmuje psuciem czegoś, psuje. I przychodzi diabeł, mówi, pomogę ci popsuć. I to się nazywa stymulacja demoniczna. Rozumiesz, o co chodzi? To nie ma, że diabeł przychodzi, że chrześcijanin sobie chodzi i diabeł do niego przyszedł raptem. Przecież my byśmy byli mieli bardzo poważne kłopoty, gdyby tak było. To my musimy dziurkę zrobić. Dziureczkę. My musimy zacząć psuć nasze życie. I wtedy on przychodzi, o jest, popatrzy na... Zna się na rzeczy. Właśnie wkłada drut w ten... kontakt. Pomogę mu. Rozizoluję mu. Bo nie wie, że musi być rozizolowany, żeby lepiej go pieprzynęło. Ja mówię, mogę. Potem mówię, a demony do mnie przyszły. Ja mówię, demony do ciebie przyszły, bo się otworzył na demony. Jeszcze jak diabeł diabłem, on do niego nie przyszedł, to go nie zaprosił. Jest napisane, diabeł krąży wokół was. Zauważyliście, to krąży, krąży, a nie atakuje. On krąży. I teraz trzeba mu zrobić drogę. To nie zapraszam cię, panie Lucek. Chodź. Wejdź do mojego życia. Przez to, że się wychodzi z Bożych zasad. To Boże zasady nas chroni. A nie Bóg. Posłuchaj. Bóg cię nie chroni. Boże zasady cię chronią, a nie Bóg. Nie ma czegoś takiego, że wychodzimy poza Boże zasady i że Bóg nas chroni. To głupota jest.
Niebiosa są niebiosami Pana, mówi Słowo, a ziemię dał synom ludzkim. Ja często mówię tak, to co, dlaczego Bóg nie ochronił ludzi w czasie II wojny światowej? Tylko magister inżynier Adolf Hitler zrobił taką jatkę, że nie pytaj. Dlaczego? Czemu nie zaingerował w te obozy w ogóle? Kiedy kobiety miały rozpływane brzuchy i były płody rzucane o ściany? No? Co ty w ogóle, ty uważasz, że co? A gdzie był, jak Stalin w ogóle 20 milionów ludzi wymordował? Nie mów mi, że Bóg zarządza ziemią, bardzo proszę. To ja mam w nosie taki zarząd w takim razie. Sorry. On nie zarządza ziemią, bo on oddał synom ludzkim. To są prawdy Boże. Niektórym ludziom się gród podnogusowa, jak ja do niej takie rzeczy głoszę. Nie, Bóg cię nie chroni. Zasady Boże cię chronią. On mówi do ciebie, załóż broję. Chodź w kasku. Gdzie tam kas zdejmuje? Przecież na budowie jesteś. Chcesz, żeby cię spieprzył w ogóle jakiś wał na głowę? Nie, ja jestem w Chrystusie, zdejmę w ogóle hełm nadziei, zdejmę. Po cholerę będę chodził w hełmie nadziei, tak? Po co? Tarcza wiary mi ciąży, położę. Odłożę tarczę wiary, bez tarczy wiary czuję się lepiej, tak? Miecz jeszcze się skaleczę, miecz słowa zostawiam. Buty do głoszenia Ewangelii ciężkie zdejmę. Będę chodził w trampkach stagnacji. Tak? Dlaczego nie? Przecież mogę się wycofać ze służby. No po co ja tam w ogóle, wiesz, tak? Zdejmę też pancerz sprawiedliwości, proszę ciebie, zdejmę pas prawdy, rozbiorę się i będę hasał, bo jestem w Chrystusie. Jesteś debilem. Rozbroiłeś się! I zaraz zostaniesz dojechany jak koń szmaciarza. Jeszcze momencik. Diabeł pojedzie z tobą jak z burą suką. Taka jest prawda o rozbrojonych chrześcijanach. Bóg mnie chroni, Bóg mnie chroni. Bóg cię chroni. Uzbrój się. On cię tak ochronił. Dał ci zbroję. Powiedział, ubierz się w to, weź tarczę, weź miecz i lej. Daj ci asystę aniołów. Będą wjeżdżać jak Microsoft na rynek i rozpieprzać demony. Ale ty idź z przodu. Z przodu. Uzbrojony. A nie Bóg mnie chroni. On mówi, będę z tobą, jak będziesz w moich zasadach, bo inaczej po prostu nie dam rady, dzieciaku. Nie dlatego, że jestem zły ojciec, a dlatego, że jesteś głupi syn. Czemu ten ojciec w ogóle nie goni syna marnotrawnego? Czemu on go nie goni? Czemu pozwala, aby syn siedział ze świniami i z koryta żar? Czemu nie wysyła ekipy? Przecież bogaty jest jak trzeba, tak? Mógł wysłać ekipę, żeby go znaleźć. Ale on go nie szukał. Ludzie mówią, Bóg człowieka szuka. Ja mówię, puknij się w głowę. Skąd ty wiesz, że Bóg człowieka szuka? Powiedzieli mi w kościele. Ja mówię, no proszę, to wyjdź z tego kościoła, człowieku. Idź stamtąd, to ci mówią, że Bóg cię szuka. Masz na to jakiś dowód? Jakiś dowód? Jeden argumencik. Bo ja ci przedstawię kilka na to, że cię nie szuka. Taka jest prawda, ludzie. To jest brutalne, a takie coś jest. Ja też żyłem w iluzjach, naprawdę. Ale kiedy wszedłem w normalny system prawdy, ja zawsze mówię, kurczę, tu można jechać 200 na godzinę w ścianę betonową i się przejeżdża ściany bez szwanku. Mówię, wow. Wow. Ostatnią rzeczą, którą powiem, już nie będę o niej czytał, jest opisana, zapiszcie sobie w Izajasza 30, w 30 rozdziale, w 1 i 9 wersecie. O duchu przekory, o demonicznej sile duchu przekory. Izajasz 30 rozdział, werset 1 i werset 9, już czytajcie sobie. A też sobie zapiszcie Treny 1:20 i Filipian 1:15 sobie tym zakończycie. Duch przekory
jest opisany u Izajasza, że działa przez synów zakłamania. A synowie zakłamania są ci, którzy nie chcą słuchać praw Boga. Czyli w ogóle my możemy wejść w demoniczny system tylko przez to, że nie będziemy chcieli odrzucać własnych praw. Ta niechęć odrzucania własnych praw powoduje, że duch przekory przychodzi. I w pewnym momencie my już się oswajamy z takim życiem samarytańskim. Trochę mam starego, trochę przyjmę nowego, jakoś potoczymy tą kulę gnoju, aż do nieba się dotoczymy. Potoczmy. Tak robi Kościół. W ogromnej ilości przypadków. Toczą. Ja tak nie chcę żyć. Powiedziałem przed Bogiem, mnie to nie interesuje, Boże. Nie obchodzi mnie to. Mnie interesuje to, aby być szczęśliwym człowiekiem, aby żyć na wysokim poziomie, a potem iść do nieba i sobie odebrać nagrodę. Chcę dobrze przeżyć to życie na ziemi. Nie ze strachu, tylko z miłości. Dzisiaj jestem silniejszy niż kiedykolwiek i czuję się bardzo kochany, bardzo chciany. Powierzam się ludziom. Doświadczam potężnej miłości. Doświadczam. Nie boję się. To być nie może. Miał kompleksów. I jest to spowodowane tym, że pokochałem prawdę. Ona mnie wyswobodziła i podjąłem decyzję, że będę się pozbywał własnych praw. Własnych praw. Dlatego o to Ciebie proszę. To działa. No. Dajcie świadectwo, że to działa. Kochani.